Hello, witam wszystkich! Dzisiaj będzie Let's Play z gry Battlefront. Robert już się śmieje w tle, bo dzisiaj jest z nami Robert. I przetestujemy sobie, dzięki uprzejmości Electronic Arts, od których dostałem klucz, przetestujemy sobie grę Battlefront, ale żeby nie pokazywać wszystkim tego, jak wygląda multiplayer, bo to już jest na tysiąc różnych gameplay, dzisiaj zagramy w misję dla dwóch graczy i zobaczymy, co ciekawego oferuje gra w koopie. Tak? No, będziemy grać dzisiaj tak, przetrwanie. I teraz zobaczmy, jak wygląda odbieranie partnera. O dziwo, jest to bardzo intuicyjne i zajebiście zrobione. Oczywiście nie odbiega to niczego, co widzieliście już w innych grach, ale mimo wszystko to jest bardzo, bardzo przyjemnie zrobione. Brak znajomych w grze. Robercie, dlaczego nie jesteś w grze? Okej, dobra, akceptuję. Świetnie, jest już moim partnerem. Do wyboru mamy cztery mapki. Przetrwanie na Hot, przetrwanie na Endorze, przetrwanie na Tatooine, przetrwanie na Sulust. Co chcesz zagrać, Robercie? Endor. Ja wybieram, świetnie, czy... Endor. Partner, oczekiwanie na Fellow Stranger. O, Kaniu chce grać przetrwanie na Endorze, tak. I gramy przetrwanie na Endorze, świetnie. Okay. Większość gier oferuje po 5-6 fal, ale w Battlefroncie mamy tych fal 15, co uważam za dobry wycisk dla pojedynczego gracza bądź w kooperacji. Takie całkiem nice. Robercie, powiedz coś na ten temat. Ja chcę po prostu pograć, bo... Świetnie. To tylko ja będę gadał. A to się nagrywa, co ja mówię u ciebie? A, mam nadzieję. Jak nie, to będę gadał sam do siebie. Głośno, strasznie. Głośno. Jest. Nadchodzą. Nadchodzą? Już tam są. Kto nadchodzi? Dyskrecję ja wybrałem. Strzelaj do nich! Gdzie, ale Już zobaczcie, spokojnie. Mapka jest zrobiona nieźle. Ja gram na detalach wysokich, nie ultra, także że i tak to wygląda nieźle, na wysokich. Naprawdę nieźle. Everywhere! O nie! A dlaczego ich pancerz jest tak słaby? Może nie się z najnowszego Holocrona. Tak, oglądając ostatni odcinek Holocron, dowiecie się, z czego są zrobione pancerze szturmowce. Gdzie jest pod? Gdzie ty jesteś w ogóle? A, tu jest. Zbieramy pody, z podów wypadają różne przedmioty, aczkolwiek szturmowcy, o dziwo, też mogą przejąć pody. Więc trzeba ich pilnować. Świetnie. Trochę poczekamy, niż coś z tego wypadnie, a teraz mamy falę. Mapka Endora jest naprawdę zrobiona na wypasie. Dobra. I co? I co, kurwie? O! Dobra, świetnie. Wypadną nam teraz bonusy, zbieramy bonusy. Więcej bonusów. Działo blasterowe! Wypas! Też mam. Rozstawię je na Imperial Shuttle. Co to jest takie serduszko czerwone na mapie? To życia, bo możesz zginąć, ale możesz mieć szansę jeszcze jedną się odrodzić, nie? I jak masz serduszka, to możemy mieć więcej żyć do rodzenia się. Okej. Okay. Which is nice. No dobra. Przygotowujemy się do kolejnej fali. Mamy cztery fale za sobą, teraz będzie piąta. Wow! Dziwne rzeczy się dzieją. Snajperzy, uwaga! Dobra, piąta fala pokonana. Jeszcze tylko 10. Zjaj, no, co się dzieje? Gdzie ty polazłeś? No, kolejna kapsuła, też to są tutaj znajdźki na mapie rozmieszczone. Potem się przeniesiemy na górę do obozowiska Ewoków. To było śmieszniej. Dobra, mamy kapsułę. Ale Imperium jest wszędzie! Świetnie! Coś stało? Nic, dwa ATST idą. O kurwa, nie żartuj. Idą na mnie. Tknąłem. Czekaj, no mam tą rakietę. Lecę pędzę do ciebie. A nie, to te. Au. Dobra, te, sądy są. Zabierają nam escape pod, ale dobra, jebać, możemy je stracić, się nie stanie. O shit! Gdzie jest AT-ST? O shit! Świetnie, kolejna fala odparta, także ciśniemy dalej. Mamy życie na ekranie, które możemy zebrać. Postaram się do niego dojść. Dobra, mamy dodatkowe życie, zajebiście.
Kolejna fala już nadciąga. Wow. Shit! Fajnie, że ta mapka jest tak otwarta. Tatooine na przykład jest bardzo małą mapką, jest dużo tuneli, ale tutaj można się naprawdę pobawić w bieganie. Bom! Świetnie. Gra nawet na wysokich, nawet na średnich detalach wygląda naprawdę zajebiście, także brawa. O, jajajajajajaj! Urwił. No bez jaj! Co się dzieje? Szok truperzy. Dobra. Reload to raczej cooldown i zajebiście zrobiony zręcznościowo. Trochę arcade'owo, ale mimo wszystko nice. Dobra, Akbar, nie zestraj się. O Jezu, mi się wydaje, że Akbar ma zespół Downa, bo coś nie... Aaaa, już tu są! Nie! Ajajajajaj, karamba! Nie, jest naprawdę, wybuch jetpacków jest zajebiście zrobiony. No tak, tylko ja sobie nie wziąłem jetpack. Teraz! Ładunkami! I jonowymi! Będziemy strzelać w AT-ST. Yeah, nice! Stealth mode shot do troopersów jest nice, naprawdę nice. Dragon. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. Not even. Za się wkurzę. Nie wiem, co za to. Yeah, fala 10 odparta! Śniemy. Przygotuj się na kolejną falę. Jak widzicie, kooperacja daje radę. Jest dużo zabawy. Oczywiście multi jest lepsze mimo wszystko, ale i tak kooperacja, jak chcecie na chwilę uciec od tego wszystkiego, to jest nice. Skupa zabawy przy tym. Bez sania oczywiście, bo wiele gier ma kooperację, ale ta jest naprawdę przyjemna. Gdzie tam biegniesz? Spokojnie, fellow stranger. O! Brave yourselves! Boom. Nie no, Endor jest zrobiony naprawdę piękny. Postaram się wspiąć na drzewko, na wyższą kondygnację na mapie. Może spotkamy Ewoki. Oki są zrobione dosyć marnie, ale... Przynajmniej są śmieszne. Są pod nami. Oj! Co tu się stało? I co? I co? Au, spokojnie. A, melee jest pod V, dobrze. Okej. Okay. Wahoo! Nie wiem, jak coś to idzie. O, jego dekana. Coś się złało. Mamy kapsułę. O, świetnie, zajebiście. Go. Christ. O, shit. Co ja robię? Dobra, może teraz. O, fuck! Help! No. Nic nie zrobię teraz. Dobra, idę już ją. O nie! Och, no jest! Co? Jetpack! Wypszamy! Dobra, może uda nam się odbić kapsułę z powrotem. Kto to przyjmuje? Proszę mi natychmiast pokazać, kto to przyjmuje. Ja to przejmę! Może ilu ich jest? No, sądy potrafią dokopać. Nice. Zniszczenie droida! Dobra, czekajmy na bonusy.
escape pod is under our control. Yeah. Dawać mi tu. Och, działko blasterowe, naprawdę. Useless. Muszę z tym głównym ustawić. Może wejdźmy do środka AT-AT. Ho! Gdzie są drzwi? Halo? Puk, puk. Czekaj, zapukam. Dobra, poczekajmy tu na nich. Trzymaj się lewej strony. Idą! Idą. Lewa, lewa, lewa! O-o. O, nice, nice! Nic nie mogę teraz strzelić, ale chuj! Wiem, bo trochę umierałem. Dobra. Musiałem się bronić. Oj, co what to the było? Fuck?! Nie wiem, ale co to było? Jesus Christ! Nice. Coś do nas strzela. Efektowne to było. Ale nie mam zielonego pojęcia, co to było. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Ziom, wracam do ciebie. No mam nadzieję, kurwa. No mam jeszcze 4 życia do wykorzystania. Jestem stary. Sam! Jaki to jest poziom trudności? Zwykły. A, okej. Okay. Wierz mi, że na wysokim jest naprawdę konkretny. Fajnie, że są Dark Trooperzy. Bo w sumie Dark Trooperzy są z Expanded Universe, więc nice. To bardzo miłe, że się pojawili tutaj, więc są w kanonie. Gdzie je te pluszaki? Pluszaki? Ale one są na drzewach. Dobra. Och, nice. Słyszę, coś idzie. No i co, kurwiu? Nie możesz tak wysoko strzelać. Au, 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 au. Głupia te. A, wskoczyłem mu na dach! O, nice! Gin! O, pięknie to wygląda, epicko. Oh yeah! Nice, nice. Ooo, kasło się przejęła. Zapomniałem. O, jeszcze jeden! Co on zrobił? Co on? Chyba się powiesił coś. Iń! Ops! No cóż. Jeszcze mam rakietę w zanadrzu. Nice! Dobra, implodent termiczny przyda się. Gotowe! Ojej, ojej, co tu się dzieje? Ojej, to nasi przyjaciele przylecieli po nas. Bo, my można było tak od razu. Oczywiście, tylko się spóźnili, jak musieliśmy całą robotę odwalić za nich. Yeah. Let's get the fuck out of here! Ale transportować po nas przysłali. Nice, nice. Nie mogli podlecieć jakimś malutkim stateczkiem, tylko musieli cały transportować z gigantycznym wysyłem. No, jesteśmy ważni. No, także widzieliście, to właśnie wyglądało. Nam to zajęło 20 minut, niecałe. To właśnie była misja na Endorze w kooperacji. Fajna zabawa, 15 fal do odparcia. Pokonani wrogowie, trafienia w głowę, przeszesane życia, poniesione życia. Nice. Spoko. Jak widzicie, rozpierdolam sobie w stykach, Robert tutaj spierdolił, ale istotne. Ale cóż, także warto. My teraz udamy się na zabawę na multiplayerze, a wam serdecznie polecam Battlefronta. Kupa dobrej zabawy. Także czołem i do następnego Let's Playa.